cześć, zapraszam Was na raport z genewskiego salonu motoryzacyjnego. Sezon 2019 zaczyna się właśnie teraz i właśnie tutaj. Jak co roku na początku marca do szwajcarskiej Genewy zjeżdża cała śmietanka samochodowego świata na najważniejsze targi w tym roku. Ta impreza nadaje ton rynkowej rywalizacji i nie wypada się tu nie pokazać. Wybraliśmy dla Was 10 naszym zdaniem najciekawszych premier. Zobaczcie co i jak. Numer 10. Alfa Romeo Tonale. Obok produkowanej od blisko 10 lat Giulietty oraz Giulii i Stelvio w specjalnych malowaniach i wersjach quadrifoglio, Alfa Romeo zaprezentowała koncepcyjnego crossovera. Model Tonale, podobnie jak większe Stelvio, czerpie nazwę z włoskiej przełęczy. Stylistyką nieco przypomina starszego brata, ale wprowadza też kilka nowości, m.in. wąskie przednie światła na kształt legendarnego modelu SZ. Alfa zapewnia, że karoseria została zaprojektowana przy pomocy ołówka i kartki, dzięki czemu Tonale ma być najładniejszym autem w klasie. Ogólny zarys wnętrza przypomina te znane już z Giulii i Stelvio, nowościami są szeroki tunel środkowy i wskazania temperatury w nawiewach. Mówi się, że Tonale będzie hybrydą typu plug-in, ale na detale musimy poczekać. Wersja produkcyjna auta powinna być zaprezentowana w przeciągu kilkunastu miesięcy. Numer 9. Polestar 2. Po modelu 1, czyli zgrabnym coupé, szwedzka marka wywodząca się od Volvo obiera jasny cel – Tesla Model 3. Tym razem w rolę atakującego wciela się Polestar 2, czyli pięciodrzwiowy fastback. Auto powstaje na płycie podłogowej crossovera XC40 i charakteryzuje się typową stylistyką dla nowych Volvo. Ważniejsze rzeczy dzieją się jednak pod spodem. Dwójka wyposażona jest w dwa silniki elektryczne, każdy o mocy 150 kW. Łącznie daje to 408 koni mechanicznych i sprint do setki w 4,7 sekundy. Ważniejszy jest jednak zasięg. Podobno bateria o pojemności 78 kWh ma pozwolić na przejechanie 500 km. Ceny prawdopodobnie wyniosą w przeliczeniu od około 170 do 260 tysięcy złotych, jednak początkowo będą dostępne tylko najdroższe warianty, a auto trafi w pierwszej kolejności na wybrane rynki, niestety nie do Polski. Numer 8. Aston Martin Vanquish Vision Concept. To pierwszy Aston Martin na naszej liście i nie ostatni. Wiadomość numer 1. Wraca nazwa Vanquish, ale w zupełnie innej formie. Od teraz ma być to rywal dla chociażby McLarena 720S, a sercem tego pojazdu będzie doładowana jednostka V6. Wiadomość numer 2. Auto ma zadebiutować dopiero za 2-3 lata. Na ten moment niestety nie podano nic więcej. Numer 7. Mazda CX-30. Wielu spodziewało się premiery Mazdy CX-4 i w gruncie rzeczy właśnie to dostaliśmy. Tyle, że auto nazywa się CX-30. Jest to crossover wypełniający lukę pomiędzy CX-3 a CX-5, przy czym nie jest to SUV o nadwoziu coupé. To auto o bardziej klasycznych proporcjach z bardzo dużą ilością plastikowych osłon. Powstało na płycie podłogowej nowej Mazdy 3 i jest drugim modelem, który otrzyma jednostkę SkyActiv-X o mocy około 180 koni. Poza tym do gamy silników trafią znane już motory benzynowe i wysokoprężne, ale wszystkie benzyny mają być obowiązkowo łączone z systemem Mild Hybrid, będącym instalacją elektryczną 24V. Dostępny będzie również napęd na 4 koła. Numer 6. Mercedes AMG GTR Roadster. Najbardziej hardkorowa odmiana modelu AMG GT zrzuca dach. Można polemizować, czy w wypadku torowej maszyny jest to sensowne, ale z drugiej strony wrażenia dźwiękowe będą jeszcze lepsze. Auto stale napędza V8 biturbo o mocy 570 koni, co pozwala rozwinąć setkę w 3,6 sekundy i pojechać maksymalnie 317 km na godzinę. Miejsce stałego dachu zastąpiła konstrukcja z aluminium, stali i magnezu, a na to położono jeszcze 3 warstwy materiału. Powstanie tylko 750 egzemplarzy otwartego GTR-a. Numer 5. Ferrari F8 Tributo. O tym aucie mówiliśmy już w zeszłym tygodniu, kiedy Ferrari wypuściło do internetu pierwsze zdjęcia. W skrócie, następca 488 GTB 720 koni, osiągi 488 pisty i spektakularny wygląd. Po więcej zapraszam Was do osobnego filmu. Numer 4. Mercedes AMG S65 Final Edition. Silników V12 żegnaj, przynajmniej w Mercedesach AMG. S65 AMG Final Edition będzie ostatnim autem z tak potężną jednostką pod maską. Wszystko rozbija się o ekologię, ale również i masę, gdyż Niemcy podkreślają, że wersja V8 jest równie szybka. Przypomnijmy sobie jednak parametry. 6 litrów, 12 cylindrów, 621 koni. Samochód powstanie w 130 egzemplarzach, każdy z nich będzie ponumerowany, a wyróżniać się będą unikalnym malowaniem. Numer 3. Aston Martin AMRB 003.
Marka Aston Martin przechodzi pewną metamorfozę. Jeszcze do niedawna kojarzona z luksusowymi i pięknymi Grand Tourerami, w ostatnich latach coraz mocniej idzie w stronę wyścigów i supersamochodów. Model AMRB 003 to kolejne rozwinięcie tej idei. Bardzo podobny wygląd do hiperauta Valkyrie, pełne podporządkowanie aerodynamice, a całość ponownie stworzona we współpracy z Red Bull Racing. Nie może zatem dziwić obecność hybrydowej jednostki V6 Turbo pod maską. Takich silników używa się aktualnie w Formule 1. Auto będzie limitowane, ale Brytyjczycy nie zdradzają na razie wielu szczegółów. Czekamy więc na wersję produkcyjną, która zapewne zyska bardziej atrakcyjną nazwę. Numer 2. Koenigsegg Jesko. Gdy samochód przejmuje imię po ojcu założyciela marki, pewne jest, że będzie wyjątkowy. Jesko to następca Agery RS. Co ważne, nie ma żadnego układu hybrydowego. Moc czerpie z podwójnie doładowanej V8. Garść liczb. 1500 Nm momentu obrotowego, 1600 koni mechanicznych. Szaleństwo. Spójrzcie też choćby na tylne skrzydło. Auto ma produkować 1000 kg docisku aerodynamicznego. Szweci chwalą się również, że opracowali skrzynię biegów, która jest szybka jak konstrukcje dwusprzęgłowe, a przy tym zdecydowanie mniejsza i lżejsza. I co ważne, wytrzymuje ogromny moment obrotowy. Koenigsegg przewiduje, że będzie to najszybszy homologowany samochód drogowy. Nie wątpimy. Numer 1. Bugatti La Voiture Noire. Nasze zestawienie zamyka najdroższe nowe auto świata. Uwaga, usiądźcie. Specjalny Bugatti kosztuje 11 milionów euro bez podatków, czyli blisko 48 milionów złotych. A gdy dodamy do tego jeszcze opłaty, mówi się o blisko 17 milionach euro. Ma to jednak swoje uzasadnienie. La Voiture Noire jest hołdem dla modelu Type 57 SC Atlantic i powstanie w tylko jednym egzemplarzu. Wszystko to po to, aby uzupełnić zgubę. Oryginalny Atlantic powstało w 4 sztukach, ale jedna z nich zaginęła w okresie II wojny światowej i nie odnalazła się do dziś. Pod maską nowości znana technika od Bugatti, silnik W16 i 1500 koni. Sceptycy powiedzą, że to tylko Chiron wyposażony w body kit, ale niewątpliwie stoi za tym autem ciekawa historia. Car of the Year 2019 Jaguar I-Pace. Nie możemy pominąć wyników głosowania na europejski samochód roku, które poznajemy zawsze na dzień przed startem targów. Tym razem nagroda powędrowała do elektrycznego Jaguara I-Pace, jednak pierwszy raz w historii konkursu potrzebna była dogrywka. Dzielnym rywalem okazało się Alpine A110, które poległo dopiero po podliczeniu głosów jurorów z poszczególnych państw. Podium uzupełniła nowa Kia Ceed. Gratulujemy i wyrażamy nutkę smutku, że Alpine nie wygrało, mimo że było tak blisko. Na targach pokazano też sporo innych aut, jak choćby Mercedesa CLA Shooting Brake, odświeżonego Mercedesa GLC, elektryczną Pininfarina Battiste, Lamborghini Aventadora SVJ Roadster, Lamborghini Huracana Evo Spider, Volkswagena Touarega V8 TDI, Skoda Kamiq, Renault Clio czy Peugeota 208. Nie zabrakło też prototypów, pojawiły się m.in. Lagonda All-Terrain, Honda E i Skoda Vision IV. Dajcie znać poniżej, która nowość zaskoczyła Was najbardziej i które auta są Waszym zdaniem gwiazdami tych targów. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o zostawienie subskrypcji i lajka, co pomaga nam rozwijać kanał. Zapraszam też do obejrzenia naszych testów, a ponownie usłyszymy się już niebawem. Dzięki, cześć!